Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Natomiast różnica polega na tym, pomiędzy tym podejściem klasycznym a podejściem osteopatycznym, że medycyna klasyczna powstała po to, żeby ratować ludzkie życie w stanach ostrych, tak? Czyli jeśli, nie wiem, złamiemy sobie nogę, no to ani osteopata, ani nikt inny jej nie poskłada, tak? Jeśli jest potrzebna operacja, jest potrzebne, nie wiem, przytoczenie krwi, jest potrzebna celowana farmakoterapia, to od tego są lekarze medycyny klasycznej. Natomiast osteopatia powstała, to znaczy tak, oryginalnie powstała też po to, żeby ratować ludzkie życie, tak jak w tych czasach, o których wspomniałam, na tym dzikim, dzikim zachodzie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my się zajmujemy problemami przewlekłymi i również, tak jak powiedziałam, tym otwieraniem przestrzeni dla organizmu, żeby on mógł pracować fizjologicznie. I rzeczywiście przez te lata też to, czym ja się wyspecjalizowałam między innymi, to są problemy chroniczne, przewlekłe i to, co jest też inne od tego podejścia klasycznego w medycynie, to jest relacja pacjent-terapeuta, ponieważ w takiej relacji z klasycznym lekarzem jest to relacja patriarchalna, tak? Czyli lekarz mówi, proszę wziąć to i to, pacjent idzie i bierze receptę z apteki, tak? Czy się zastosowuje do jakichś tam zaleceń. Natomiast w osteopatii ta relacja lekarz-osteopata-pacjent jest partnerska, czyli my słuchamy też tego, co do nas mówi pacjent i że to, co on mówi, ma sens w całości diagnostycznej. Bo to, o co zapytałaś, kim są osteopaci w całym systemie medycznym, my jesteśmy diagnostami w pierwszej kolejności. I to, jak ja zawsze tłumaczę i lubię też tłumaczyć, na czym polega moja praca, to jest taka praca jak doktora House'a, tylko właśnie doktor House leczył i ratował ludzkie życie w tej fazie ostrej, a my się zajmujemy tym życiem, dobrobytem pacjenta w, powiedzmy, całości i na dłuższej przestrzeni jego życia. Zaczynając od tego, że właśnie pracujemy na wszystkich układach ciała, czyli pracujemy zarówno na układzie mięśniowo-szkieletowym, na układzie nerwowym, na układach płynowych, czyli limfatycznym, krwionośnym, na narządach wewnętrznych i my szukamy najpierw w pierwszej kolejności, ponieważ tak jak powiedziałam, jesteśmy diagnostami i z procesu diagnostycznego wynika nasz później proces terapeutyczny, którym w procesie terapeutycznym to są techniki manualne już, bo osteopatia jest medycyną manualną, czyli my pracujemy tylko i wyłącznie swoimi dłońmi, nie używamy farmakoterapii, nie używamy narzędzi jakichkolwiek, tylko i wyłącznie to są nasze dłonie, o których pewnie zaraz też porozmawiamy, bo to jest cały osobny temat. Natomiast w tej pierwszej części diagnostycznej raz i właśnie na tym polega też ta relacja partnerska, że my zbieramy bardzo obszerny wywiad, tak zwaną anamnezę, odnośnie tego, co się z tym pacjentem dzieje, jaka jest też jego historia danej dolegliwości, bo na podstawie tej historii i później dodatkowo testów już właśnie manualnych, palpacyjnych, które podejmujemy, badamy dłońmi poszczególne tkanki, poszczególne struktury, z tego budujemy całą diagnozę. I to jest, tak jak powiedziałam, ta pierwsza część tak naprawdę w modelu osteopatycznym, to jest 80% naszej pracy, czyli ten proces diagnostyczny. I dlatego właśnie to jest praca doktora House'a, że my cały czas łączymy te kropki, tak? Czyli, że jeśli kogoś boli głowa i jeszcze do tego przewlekło, nie wiem, cierpi na jakieś pierwotne bóle głowy typu migreny albo napięciowe bóle głowy, to my idziemy po nitce do kłębka. Dlaczego tak się dzieje? Przechodząc właśnie przez te wszystkie obszary, czyli przechodząc właśnie od tej czaszki, gdzie jest ten objaw, przez układy, układ nerwowy, właśnie układ krwionośny, no bo wiemy, że na przykład migreny, tak, są bardzo duża etiologia jest w układzie też krwionośnym, rozszerzaniu tych naczyń i tak dalej, w bardzo dużym skrócie. I Szukamy, przechodząc właśnie przez wszystkie systemy ciała, skąd tak naprawdę, gdzie jest tak zwana lezja pierwotna, czyli
skąd się to wszystko zaczęło i też dlaczego. Dlatego też nam jest między innymi potrzebna ta historia pacjenta, czyli co było tym pierwotnym triggerem do rozpoczęcia tej całej lawiny w organizmie, która doprowadziła na końcu do konsekwencji w postaci tego bólu głowy, tak? Ponieważ to, co chyba już Ci też zresztą mówiłam, że tylko w 25% obszar bólowy pokrywa się z obszarem przyczyny tego bólu. To jest tylko 25%, tak? Czyli bardzo mało. I dlatego też jak ktoś do mnie przychodzi na wizytę, zwłaszcza pacjenci, jak przychodzą po raz pierwszy do osteopaty i mówią na przykład, że nie wiem, boli mnie noga, tak? I są bardzo zdziwieni, że osteopata właściwie nie dotyka ich nogi, albo w ogóle, albo prawie w ogóle i pracuje, nie wiem, dużo na przykład na brzuchu albo na klatce piersiowej. I jak to jest możliwe? To jest jakaś właśnie, wtedy się dopisuje całe wszystkie etykietki znachorstwa, magii i tak dalej. A to jest po prostu czysta anatomia i szukanie właśnie tych zależności w anatomii pomiędzy wszystkimi układami. Czyli to jest ten pierwszy proces diagnostyczny i właśnie też badania. My mamy szereg różnych testów, gdzie badamy palpacyjnie za pomocą dłoni, napięcia, różne jakości tkankowe, temperatury i tak dalej. I z tego później wynika nasz proces terapeutyczny też w obszarze danych modeli, bo ten cały proces diagnostyczny jest bardzo, bardzo ustrukturyzowany, poukładany. Ja zawsze się śmieję, że go można wsadzić w Excela albo opisać w formie diagramu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.